Witam Cię, trenerze. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, ile czasu i pieniędzy tracisz obijając się na dyżurach na siłowni oraz między treningami, gdy siedzisz na telefonie, nie wiem, bajerujesz recepcjonistki i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię tego oczywiście, żeby zrobić Ci na złość, ale żeby dać Ci do myślenia. Opowiem Ci pewną historię, która zdarzyła się naprawdę. Opowiedziała mi ją moja narzeczona, która również jest trenerką, instruktorem na siłowni. Prowadziła trening właśnie personalny ze swoją podopieczną. I na dyżurze było dwóch instruktorów. Instruktorzy, jak wiesz, są odpowiedzialni za nadzorowanie, między innymi za nadzorowanie techniki wykonywanej przez klientów siłowni. Wiadomo, że nad wszystkimi się nie da zapanować. Ale jeśli zwraca się do nas osoba, która prosi o tą pomoc, to nawet jeśli w naszym mniemaniu mamy coś ważniejszego do roboty, nie jest to oczywiście trening personalny czy wprowadzający, ale nawet jeśli, to powinniśmy, nawet nie powinniśmy, musimy takiej osobie pomóc, bo to świadczy o nas, o jakby w jakiś sposób wystawia nam wizytówkę. I przede wszystkim powinniśmy mieć w sobie takie poczucie misji, wykonując tą pracę właśnie, żeby klienci siłowni, nie tylko nasi personalni, ale także osoby przychodzące na siłownię nie robiły sobie krzywdy. Wiadomo, że do wszystkich dotrzeć się nie da. Niektórzy mają tam swoje jakieś przekonania, nie wiem, ćwiczą od lat na siłowni i uważają, że przez to są mądrzejsi od Was, ale nie mówię o takich przypadkach. Wróćmy do mojej historii. Ania robiła trening ze swoją podopieczną i widziała, że jakiś chłopak ma problemy z techniką martwego ciągu. I ten chłopak zwrócił się do niej o pomoc i ona pokazała mu na tyle, ile mogła, ale powiedziała, żeby zwrócił się do instruktora, bo ona go bardzo przeprasza, ale ma teraz trening i nie jest w stanie mu poświęcić takiej stuprocentowej uwagi. No i widziała kątem oka, że ten chłopak ma dalej problem z techniką. I podpowiedziała tam instruktorowi, żeby mu pomógł, żeby rzucił okiem. I co się stało? Instruktorzy, dwaj, bo on też podszedł do recepcji i poprosił o pomoc, po prostu jeden go olał, a drugi go wyśmiał. No i jak to świadczy o takim trenerze? No, nawet jeśli taki chłopak nie jest potencjalnym klientem, chociaż po pozorach też nie można oceniać, o czym powiem w osobnym filmiku, to naprawdę bardzo negatywnie rzutuje to na nasz wizerunek. Jeśli trener olewa taką osobę, znaczy, że tym trenerem nie powinien się nazywać, nie jest profesjonalistą, ani trochę. Nie chcę tutaj już się rozwodzić, ale chcę Ci dać do myślenia, że robiąc takie coś, prawdopodobnie przekreślasz sobie szansę na kilkadziesiąt, kilkaset treningów i a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Zależnie od tego, jak często będziesz to robił, będzie to rzutować na Twój wizerunek. Żyjemy w takich czasach, że o każdym można napisać opinię w internecie. Trenerzy zazwyczaj mają jakieś profile na mediach społecznościowych, a nawet jeśli nie, to profil siłowni, tak? Jeśli pracujesz w dużej siłowni, tam ludzie często wystawiają opinie. I często są to opinie negatywne, nie tylko o trenerach, także o recepcji, o menadżerach i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza sprawa, czyli Twoje podejście do klienta i nie tylko Twojego. O tym, że Twój klient to jest Twój pan, jak to się mówi, chyba nie muszę Ci mówić. I też jak widzę trenerów, którzy na treningu siedzą na Facebooku, nie wiem, oglądają sobie dziewczyny biegające na bieżni albo przeglądają się w lustrze, to też mnie krew zalewa. Natomiast chciałbym tutaj uderzyć o jeszcze jeden aspekt, o właśnie Twoją proaktywność, a raczej jej brak. Często spotykam też takich trenerów, którzy między treningami właśnie siedzą na tym smartfonie, bezmyślnie przewijają walla na Instagramie, po czym podchodzi bo czekają na klienta, który im zapłaci za wykonany trening i ten klient się pyta, co z moją dietą. Tak, ostatnio się spotkałem z taką sytuacją. No i tamten trener nawet nie podniósł wzroku z nad tego smartfona i powiedział tyle, że
No dzisiaj na pewno nie, bo ma treningi od rana do wieczora. Wyślę ci tę dietę jutro. Na 90% też jej nie wysłał jutro, bo no, siedzę w tym tyle i znam się na tyle na ludziach, że jeśli ktoś ma takie podejście, zrobię ci to na jutro, a równie dobrze mógłbym mieć przy sobie laptopa, bo miał godzinę przerwy między treningami i tą dietę rozpisać, to po prostu jest coś nie tak z jego charakterem. Jest po prostu leniem i prokrastynacja zawsze bierze górę nad jego działaniami, wszystko przekłada na jutro. I apeluję do ciebie, trenerze, żebyś ty takim leniem nie był. Żebyś wykorzystywał maksymalnie swój czas w sposób produktywny. Ja, jak miałem jakieś okienka między treningami, to albo robiłem swoje treningi, też dawało mi to dużo energii. Nawet jak miałem jakieś 15 minut, to jadłem posiłek. A często brałem też ze sobą laptopa na siłowni, pisałem pracę magisterską. Planowałem sobie jakieś treningi, właśnie nie tylko swoje, także personalne. Rozpisywałem diety, rozwijałem swój fanpage i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę, jak sobie sumujesz, ile czasu dziennie tracisz, no to może ci się wyjaśnić, że naprawdę ten czas jest marnowany przez ciebie, tak? A razem z czasem marnowane są pieniądze, bo później może niekoniecznie pieniądze, no czas to pieniądz, nie ma się co z tym kłócić, ale na przykład przeznaczając ten czas wolny na takie pierdoły, jak właśnie Instagram i jakaś bajerka, płytka, sprawiasz, że tą czynność, czyli na przykład rozpisanie diety, musisz wykonać w swoim czasie wolnym. A ten czas wolny mógłbyś poświęcić na odpoczynek, na swoją regenerację, nie wiem, dla rodziny, dla dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. No, zastanów się naprawdę, czy nie lepiej w ten sposób wykorzystać czas wolny. A takie okienka, w których i tak sobie nie odpoczniesz, chyba że to jest dłuższe okienko, no to lepiej wykorzystać właśnie w taki sposób. Polecam ci to. Na pewno właśnie wraz z tym, że zwiększy się Twój czas wolny, odpadną Ci właśnie takie obowiązki, często takie przykre, które musisz wykonywać w weekend. Zwiększy się Twoje zadowolenie z pracy i wzrosną też Twoje zarobki. To tyle. Chciałem powiedzieć. Trzymaj się, na razie, cześć.